Dzisiejszy piknik jest zorganizowany dzięki uprzejmości Rady Rodziców, szkoły i wszystkich rodziców, którzy uczestniczą w danym pikniku. Między innymi na tym pikniku są zbierane środki na leczenie mojej córki, Paulinki, która jest tu obecna razem z nami. Paulinka ma bardzo skomplikowaną wadę. Do tej pory leczenie odbywało się w Polsce, ale doszliśmy do takiego punktu, gdzie nie możemy już uzyskać leczenia specjalistycznego dotyczącego tej wady. Plany są na leczenie zagraniczne. Jesteśmy w trakcie konsultacji w tym momencie z Genewą, ale nie wykluczamy innego ośrodka. Ten tutaj sposób mieszkańcy ze szkoły tutaj z miejscowości zebrali się, żeby pomóc. Rodzice uczniów szkolnych, mieszkańcy gminy Sosnówka i okolicznych miejscowości charytatywnie zebrali się, by pomóc w leczeniu i pomóc w zbiórce środków potrzebnych na to leczenie. Część rodziców przygotowała smakołyki, część przygotowała rzeczowe takie prezenty bądź pakiety rzeczowe. Można sobie je zakupić. Całość z tej zbiórki, jest to zbiórka charytatywna, będzie przeznaczona tylko i wyłącznie na leczenie Paulinki. Przy okazji też się świętuje, rodziny tutaj przychodzą, tak? I wszyscy się spotykają. Tak, jest to piknik rodzinny. Uczestniczą w nim nie tylko rodzice i dzieci ze szkoły, ale także dzieci i rodzice z innych szkół, okolicznych miejscowości. Jest to piknik otwarty. Liczymy na to, że się uda i żeby była córka zdrowa. Tak, dziękujemy bardzo i też mamy taką nadzieję, po to właśnie staramy się uzbierać te środki, żeby mogła normalnie funkcjonować tak jak wszystkie dzieci w szkole, żeby mogła z nimi chodzić razem do szkoły.